8 października starosta koźnicki Krzysztof Wolski wspólnie z wicestarostą Joanną Czechyrą uczestniczyli w otwarciu nowej pracowni rezonansu magnetycznego zlokalizowanej na terenie szpitala powiatowego w Koźnicach, tuż obok oddziału zakaźnego. Właścicielem pracowni jest spółka Aura Medic, specjalizująca się w działalności medycznej z zakresu diagnostyki obrazowej. Spotkanie rozpoczął prezes spółki Damian Biedulski, witając wszystkich zebranych, wśród których byli również dyrektor szpitala powiatowego w Koźnicach Ewa Gizicka wraz z pracownikami szpitala, dyrektor do spraw operacyjnych Aura Medic Emilia Kowalczyk wraz z pracownikami nowej placówki oraz przedstawiciele producenta sprzętu medycznego, w który wyposażona została pracownia. Ta pracownia to nasza 8 pracownia w historii firmy, a jednocześnie pierwsza w województwie mazowieckim. Cieszymy się, że mogły to być akurat Kozienice. Liczę na to, że obecność pracowni, współpraca z naszym szpitalem, z poszczególnymi oddziałami przyczyni się do budowy takiej dobrej marki kozienickiego szpitala, nad czym wszyscy chcemy pracować tutaj, i dyrekcja szpitala, i oczywiście przedstawiciele samorządu lokalnego, i wszyscy pracownicy szpitala. Jestem też głęboko przekonana, że taka prawdziwie bliska, lokalna, miejscowa dostępność rezonansu będzie elementem, który naszym mieszkańcom naszego powiatu dostarczy dodatkowego poczucia bezpieczeństwa medycznego. Istotne jest to, że ten aparat pozwala na znaczne przyspieszenie badań. Są wbudowane algorytmy i specjalne sekwencje, które pozwalają na przyspieszenie, minimalizując dyskomfort i stres związany z badaniem u pacjenta. Ten aparat ma bardzo intuicyjny interfejs, pozwalający szybko wykonać badanie w sposób prosty. Ten aparat jest wykonany z nowoczesnej technologii, zmniejszającej koszty eksploatacji. Ten rezonans pozwoli również na zmniejszenie w pewnym sensie kosztów utrzymania szpitala i kosztów korzystania z tego rezonansu, ponieważ tu była mowa o tym, że odpada owszem transport. Myślę, że te upusty również będą zastosowane, co również spowoduje, że pani dyrektor będzie mogła spokojniej myśleć razem z nami, oczywiście jako zarządem powiatu kozienickiego, o tym, żeby po prostu ten szpital w dalszym ciągu funkcjonował, pełnił swoją rolę. Dla mieszkańców Kozienic, jak również całego powiatu, od dzisiaj otwiera się ścieżka szybkiej diagnostyki, no bardzo już w tej chwili specjalistycznej. Także dziękuję bardzo i myślę, że współpraca będzie nam się układać pozytywnie. Pracownia rezonansu magnetycznego będzie w pierwszej kolejności obsługiwać pacjentów szpitalnych, którzy do tej pory musieli być na to badanie transportowani do Radomia. Po zakończeniu okresu szkoleń dla personelu medycznego pracownia będzie również otwarta dla pacjentów indywidualnych, którzy początkowo będą mogli korzystać z badań odpłatnie. Jednak prowadzone są rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia mające na celu zawarcie kontraktu, dzięki któremu będzie można korzystać z usług pracowni bezpłatnie na podstawie ubezpieczenia zdrowotnego.